A przed nami kolejna kategoria. Obserwator. Obserwator to nagroda przyznawana za prawdziwe opowieści z innego, choć często bliskiego nam świata. Nominowanych i zwycięzcę przedstawi Izabela Witek. Dobry wieczór Państwu. A oto nominowani w tej kategorii. Kamil Bałuk, Wszystkie dzieci Luisa. Za szczegółowy opis kontrowersyjnej sprawy dawcy nasienia, który przez niedopatrzenia urzędników został ojcem prawie 200 dzieci w Holandii. Za rzetelność dziennikarską i zachowanie obiektywizmu. Maciej Czarnecki, Dzieci Norwegii, o państwie nadopiekuńczym. Za ukazanie działań pracowników norweskiej opieki społecznej, którzy w imię bezwzględnego dobra dziecka doprowadzają do rozpadu rodzin i ich cierpienia. Za reportaż obalający mit o państwie idealnym. Marcin Mamoń, Wojna braci, bojownicy, dżihadyści i kidnaperzy. Za reportaż opowiadający o braterstwie broni z punktu widzenia dziennikarza porwanego przez Al-Kaidę. Za ukazanie wspólnoty tytułowych braci z perspektywy obserwatora, uczestnika oraz ofiary. Katarzyna Michalak, Polskie Radio Lublin. Za opowiadanie ludzkich historii w niezwykle atrakcyjnej i wymagającej sztuce reportażu artystycznego. Za budowanie głębokiej relacji z bohaterem bez stawiania go na piedestale. Ziemowit Szczerek, Międzymorze, podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową. Za zaangażowany reportaż podróżniczy, opisujący, jak Wschód próbuje imitować Zachód. Za ukazanie nie tylko różnic, ale i podobieństw pomiędzy tymi światami. Za chwilę poznamy laureata w tej kategorii. A laureatem w kategorii obserwator zostaje Maciej Czarnecki. Łatwiej wychować dziecko, w Polsce czy w Norwegii? No to zależy, bo to są dwa różne systemy opieki nad dzieckiem. Na pewno w Norwegii dostaje się sporą pomoc od państwa. To jest państwo opiekuńcze, a więc zapewnia szeroką pomoc, dużo zasiłków i tak dalej. Natomiast no szybko wkracza też, kiedy coś dzieje się nie tak w rodzinie i o tym jest właśnie moja książka. Tak, w reportażu pisze pan o systemie socjalnym w Norwegii, a także o Instytucji Ochrony Dzieci Barnevernet. Reportaż ten pozostawia wyraźną rysę na wizerunku Norwegii. Chciał pan wzmocnić ten stereotyp państwa idealnego, czy raczej go przełamać? Ja chciałem napisać przede wszystkim książkę, która będzie patrzeć na ten problem jakoś bardziej obiektywnie. W polskich mediach niestety ten obraz jest dosyć jednostronny. Na ogół rozmawia się tylko z rodzicami, którzy tracą dziecko i mamy w zasadzie tylko jeden punkt widzenia. Natomiast zawsze chyba w takich przypadkach trzeba też brać dokumenty sądowe od rodziców, prosić ich o to i starać się wywnioskować, jakie były też tak naprawdę zarzuty. I ten obraz, który się wyłania, nie jest w zasadzie czarno-biały.
W celu zebrania materiału do książki rozmawiał pan z wieloma osobami, z urzędnikami, ze specjalistami, przede wszystkim z rodzicami. Wysłał pan setek nieraz wstrząsających historii. Jak się panu udało nie zamieścić w reportażu własnego komentarza? No to setki to chyba przesada, ale kilkadziesiąt rodzin na pewno. Ja myślę, że mimo wszystko, jak się wczytać w tą książkę, to komentarza takiego bezpośredniego nie ma, natomiast gdzieś tam mimo wszystko jakiś mój osąd przebija, bo nie da się tego zupełnie ukryć. Natomiast tak jak mówię, no starałem się jak najbardziej jednak go ukryć, żeby po prostu pokazać różne punkty widzenia. W jednej z historii, o których czytamy, matka spotyka się z dwiema córkami. Jedna mówi do niej: mamo, ale ty nas biłaś. Matka odpowiada jej: nie biłam was. Zastanawia się, co jej nagadali. Kto nastawia te dzieci przeciwko własnym rodzicom? No to są przeróżne historie. Czasami rzeczywiście zdarza się tak, że dziecko samo wykorzystuje ten system norweski opiekuńczy, żeby coś uzyskać od rodzica. Rozmawiałem z rodzicami, którzy mieli problemy wychowawcze. Dziecko mówiło: mamo, ja chcę smartfona, jeżeli nie kupisz mi nowego smartfona, to pójdę do Barnevernet i zaraz nakabluję. Czasami to są rzeczywiste problemy, czasami nie. Rozmawiałem też z pracownikami Barnevernetu, którzy mówili, że to są naprawdę ciężkie sprawy, bo muszą podejmować decyzje w oparciu o niepełne dane. Na pewno bardzo uczula się w Norwegii dzieci na ten problem i od najmłodszych lat uczy się je, żeby zgłaszały każde swoje obawy. Biorąc to pod uwagę, czy ostatecznie system socjalny w Norwegii staje się bardziej nianią czy policjantem? Jest i nianią, i policjantem. Szanowni Państwo, Obserwator 2017, Maciej Czarnecki.